Tutaj się szarpaliśmy przez chwilę. Jak już wyrwałem mu tę flagę, no to on stanął przede mną i zaczął jakby sugerować, że no dawaj k***a, dawaj k***a. Nie odpuszczał napastnik pana Zbyszka. Agresora miała zdenerwować tęczowa flaga, która wystawała z plecaka zaatakowanego. Przebieg wydarzenia miał wyglądać tak. Zajście od tyłu, próba kradzieży, szarpanina. Udało mi się ją wyszarpać mu z dłoni. Na szczęście niezbyt sprytnie ją trzyma, więc wystarczyło pokręcić ją trochę i mu po prostu rękę wykręciło. Znowu szarpanina. Żaden z mężczyzn nie chce puścić flagi. Pan Zbyszko upada. Jakoś mnie tam popychał jeszcze na ziemi. Udało mi się wstać. No i dalej się szarpaliśmy o tę flagę. Kilka razy uderzył mnie w twarz z pięści. Mężczyźnie nic poważnego się nie stało. Tutaj jest lekki siniak. Tutaj jest obtarte ten po tym, jak się przewróciłem, przepychając się. Cały czas mnie tutaj pod żebrem też coś boli. Fotok z nosa, który na szczęście dość szybko ustał. I to właśnie ta krew z nosa splamiła kolory flagi. To widać czy nie widać, ale jest, jest trochę poznaczona. No i jest tutaj podarta też na szczycie. Ale trzyma się i będę się jej trzymać. Ona teraz będzie takim symbolem walki. Dokładnie. O coś ważnego. Dokładnie, tak do tego podchodzę. Tamtego dnia podczas bójki na ulicy Kosińskiego na Wildzie mężczyźnie pomogła kobieta. Być może dzięki jej wsparciu i adrenalinie pan Zbyszko dotarł na marsz. 20. Marsz Równości odbył się bez większych zakłóceń. Mimo to sami organizatorzy wydarzenia, jak i niektórzy ze społeczności LGBTQIA+, czują się zagrożeni. Jak pokazuje sytuacja, do której się odnosimy, czyli z Wildy, takie sytuacje dalej w naszym mieście też mają miejsce i one są wynikiem i niezrozumienia, i braku szacunku, braku otwartości pośród części społeczności tego miasta. I dlatego też to wszystko pokazuje, że dalej przed nami bardzo dużo pracy. Sprawę pan Zbyszko zgłosił już na policję. Policjanci przyjęli zawiadomienie w przedmiotowej sprawie. Zabezpieczyliśmy m.in. monitoring, który mógł objąć miejsce tego zdarzenia. W złapaniu napastnika pomóc może jego rysopis. Pamiętam tę białą sportową koszulkę, jakieś krótkie spodenki, wzrostu mniej więcej mojego, może troszeczkę niższy, krótkie włosy, ciemne. Oczu nie pamiętam, bo nosił ciemne okulary, dość generic patus z Wildy, bym powiedział. Mężczyzna zdaniem poszkodowanego mógł mieć około 50 lat. Mnie po prostu zastanawia kwestia tego, czy można się czuć bezpiecznie w Poznaniu w ogóle. Szczerze mówiąc, to jest, ja rozumiem, że pani jako kobieta to sobie to pytanie zadawała dużo częściej niż ja. Dla mnie to jest nowa sytuacja, bo ja jestem mężczyzną. Natomiast nie powiem, na przykład idąc teraz tutaj na wywiad i niosąc tę flagę, to rozglądałem się naokoło. Aleksandra Herudzińska, Puls Dnia.